Cześć. Kamerę na statyw sobie jakoś tutaj zmontowałem, żebym dwie ręce miał wolne. Lampę to tak. No jakoś to będzie świecić. Dobra. Słuchajcie. Zdemontowałem te dwa wałki, znaczy trzy, z wodzikami, żeby sobie 1, 2, 3, żeby sobie tutaj odsłonić to wszystko. I tak od tej strony. Tutaj jak jest śruba pociągowa i wałek pociągowy. Te zębatki są dobre. Kurczę, no nie mam jak to jednym palcem pokręcić, ale to lampę powieszę jakoś. O. To jest tutaj od wałka pociągowego u góry od śruby. Nie wiem czy to... Może dobra. Tamto co się kręci to jest od śruby. Tylko czy tu będzie coś widać. I te dwa koła zębate są dobre. Trzecie koło to jest przełącznik na śrubę, na wałek pociągowy. Że ta sekcja tutaj jest w dobrym stanie. I teraz jeszcze takie coś, zobaczcie, ten wałek chodzi luźno, bo on jest tutaj odtąd dotąd umocowany w łożyskach. No oczywiście koła zębate wyłupane mają zęby. Tutaj są dwa wyłupane, ten jest taki podjechany jakiś, to są obydwa przesuwne te koła podwójne. Na dole tym wałkiem też mogę pokręcić, tutaj też są dwa zęby wykruszone, tutaj jest jeszcze jeden wykruszony. I co dalej? No i tu mamy sprzęgło kłowe. Ono odpowiada, tak sobie tutaj na pokrywę muszę popatrzeć. Jedna z dźwigni, która przełącza na metryczne, czekajcie, w tą stronę są, jak dźwignia tam, to tu idzie przesuwka, dobra, tak będzie metryczne, tak jak rozłączone, to jakoś calowe idzie. A druga to jest tutaj z tego tam z tyłu, jedno koło takie. I to chodzi, czy tutaj się zapnę na to. Czy wypnę, o, bo mogę wyluzować, że w ogóle jest rozłączone i też jest dobrze. Ten wałek z kołami chodzi całe, o widzicie, się kręci, no tutaj oczywiście też 1, 2, 3 zęby brakują i też w takim podwójnym kole reszta zębów jest. Tu na dole dwóch zębów brakuje, to jest takie te przesuwne koło. To jest też przesuwne i w nim, jak pamiętam, chyba są wszystkie zęby. Co jeszcze? Aha, dobra, tu może jeszcze takie coś. Tu zobaczcie, jest w korpusie łożysko osadzone. Ile to łożysko jest tutaj wystawione? Wszystkie są tak, że centralnie, a to jest przepchnięte w prawą stronę tutaj. Tu jest zewnętrzna bieżnia od łożyska to. Ale co? Sprawdzałem w dokumentacji. Poprzedni właściciel, ten znajomy, dał mi zdjęcia, jak oni to kiedyś tutaj zmieniał łożyska. Robili to. I tak samo jest na tych zdjęciach, co podrukował zdjęcia, no to tak samo to łożysko, to jedno łożysko jest o tyle wysunięte w tą stronę, że to nie wiem dlaczego, czy ono tam ma jakiś pierścień zegara i to tak ten dystans tutaj jest utrzymywany, czy no, jak to tutaj ściągnę w tą stronę, no to może będzie widać. Ale to mówię, już kilkadziesiąt, no kilkadziesiąt tam, dobre 20 lat temu, albo i lepiej, jak tą tokarkę znajomy kupił z zakładu,
i robił, że mówię, na tych zdjęciach z jego remontu, bo jest takie, mówię, tam kilka zdjęć tutaj tej przekładni i jest tak samo. Co dalej? Tam z tyłu jest jedno koło zębate, trzeci wałek jest. Ten wałek to jest tutaj ten, co z gitary. Napęd jest wprowadzony do środka. No i on też ma, tam nie wiem jak to, aha, bo to jest tym przełączane i też jest albo na calowe, albo na metryczne gwinty. Tam jest na przesuwce te kółko. Ono luźno chodzi na wałku. Wałek jest wielowypust. No i dobra, i idziemy, czekajcie, teraz tu na bok. Aha, i to mówię. Jeden, drugi, trzeci wałek chodzą. Czwarty, piąty, tutaj gdzie śruba i wałek pociągowy też. Ten stoi. Nie stoi na dębowo, bo tutaj jak go tam długim śrubokrętem, to mogę pokręcić. Ale on tutaj ma, nie wiem dlaczego, na tym kole przesuwnym jest jakieś zabezpieczenie. Takie, widzicie, taka tam harmonika, coś taki zegar. I co to tam w środku trzyma, to nie wiem, bo to koło jest normalnie tutaj na tym wielowypuście. A coś to trzyma. I tutaj jest tak samo zabezpieczenie przed łożyskiem i wałek tutaj wygląda jakby był dzielony tak jak w skrzyni biegów tam w ciągniku czy w czym, czekajcie, może być, że jakoś kurde, lampka mi spadnie. O, tutaj się kończy wielowypust, zaczyna się taki kawałek wałka, nie pokręcę, bo to mówię, tutaj jest zablokowane, ale no mówię, tak wygląda jakby to było końcówka wałka na łożysku igiełkowym wsadzona tutaj w drugi wałek, co jest z tej strony to sprzęgło kłowe, chociaż to tak mówię, no dziwnie by było, żeby to na jednym łożysku było tak to sprzęgło kłowe. I to koło też ma wyłamane zęby gdzieś, nie pamiętam teraz, czy 1, czy 2, to tutaj dolne. Ale wczoraj z synem tutaj jak te wodziki wyciągaliśmy wszystkie, czekajcie, ja tylko na krześle sobie siedzę, ale w tą stronę krzesło wezmę. Moment, tutaj tą lampkę zgaszę i odłożę. Teraz tak, tutaj mamy trzy dekielki, 1, 2, 3 ściągnięte. Tu jest ten wałek, co mówię, co idzie z gitary napęd. Tu jest drugi, ten co się kręci. I w nim tutaj, jak kręcę, to widzicie, te dwa łożyska tutaj stoją. Są wewnątrz łożyska, że wałek przechodzi aż tutaj na zewnątrz. Jego mogę pokręcić. A ten na dole to został tak, jak ściągnąłem dekielek i zobaczcie, pierścień zegera prawie nasze tutaj, to ten koniec to już jest za tym. Nie wiem, czy to jakoś tak muszę, jak tu pokazać. On jest normalnie tu zjechany. Nie siedzi w rowku, tak jakby cały ten wałek poszedł w tamtą stronę. Mały śrubokręt, tylko wezmę. Cały on jest, ten wałek, w tamtą stronę przesunięty do wewnątrz przekładni, że ten koniec tak samo pierścienia się tutaj nie opiera. Zaraz go ściągnę. O, widzicie? Brakuje w ogóle, tutaj nie ma tego, że cały wałek poszedł w tamtą stronę i ten wałek tu stoi i nie wiem, czy to... Bo zablokowane na ten moment, mówię, jak powyciągałem wodziki. No, teraz znowu tą drugą lampę zabrałem. Czekajcie, może to spróbuję tu śrubokrętem, za małą dźwignię mam. Stoi gdzieś albo tu
na tych podwójnych kołach, albo tutaj na tym pojedynczym, bo to jest właśnie, jak to jest, czy to jest jakoś, ono się przesuwa tyle co ten, być może, bo tutaj wielowypust jest do tego koła, dalej to nie wiem, albo ono nie ma nic tam w środku ten, albo jakiś klin jest, że to, o, czekajcie, może i stoi, widzicie? A tu gdzieś zazębiłem, że dwa temy idą. O, i tu nie ma też jednego zęba. Od tej strony jest, od tej strony jeszcze jest też pierścień osadczy, żeby łożysko nie przeleciało całkiem w tą stronę. No i teraz zobaczę, albo tego tu zobaczyć, jakoś wykręcić. Podjadę sobie tu, bo tutaj jest też pierścień. Jakieś, kurczę, jeszcze wióry nałapałem. Albo tego patrzeć, jakoś tu to wyciągnąć. Nie wiem, jak ten łożysko, bo tutaj jest otwór gwintowany w tym. To wygląda tak, jakby tutaj młotek udarowy było można wkręcić, bo, ale on idzie aż tam, nie za bardzo, tak, kurczę. Jakoś by się do tych łożysk trzeba dobrać. Bo to mówię, tutaj ściągnąłem obudowę, łożysko, czekajcie, no łożysko w obudowie zostało, tutaj było. A tu widzicie, cały ten wałek był wsunięty do środka. I popróbuję, zobaczę. Czekajcie chwilę. No dobra, może od tej strony dam radę wypukać to łożysko. Żeby tylko tutaj gdzieś obudowa nie wyskoczyła w kosmos. Chyba wyjdzie. Wychodzi. Dobra, najwyżej łożysko spadnie na podłogę. To łożyska będę i tak nowe kupować, jak to już tyle porozbierałem. To... Ten jest za duży śrubokręt. No i utknęło, bo co by nie mówić, trochę ze skosa to idzie, jak tutaj od jednej strony tylko wybijam. O. Jakoś tutaj, żeby było można od góry. Coś innego, może inny śrubokręt w tego wrzucę. I... Dobra, to koło. To koło siedzi na klinie, gdzie to łożysko tu poleciało. No, łożysko do wywalenia. Tylko teraz pierścień bym musiał wyciągnąć, bo mi nie wyjdzie to koło zębate.
Dobra. To chwila, czekajcie, przerwa. Dobra, pierścień wyciągnąłem. Patrzymy. O, tu jest na klinie. Ale o. Klin spadł. To koło zeszło. I ona, jak widać, też ma zęby wyłupane. To za chwilę, czekajcie sobie trochę. Wałek tutaj. A, widzicie. I to, że ten wałek wypchnęło w tamtą stronę. Dobra. Teraz tu lampkę, tylko cyk. Klin wytrę sobie jeszcze i zostawię. Coś jest zablokowane. Już wam mówię, gdzie. Tutaj w tym miejscu, jak to sprzęgło kłowe jest. Tutaj z tej strony patrzę, też jest pierścień zegara. Ale zobaczcie. Teraz tutaj z tej strony nic tego nie trzyma. Górnym wałkiem mogę kręcić, że on nie jest zazębiony. Tutaj tak samo na tym sprzęgle, widzicie, mam rozsprzęglone. A coś jest zablokowane tu w tym miejscu, na tym. Tam. I teraz kwestia, co to będzie. Tu patrzę, coś jest chyba albo pęknięte już, albo... No dobra. Sobie łyżkę tylko wezmę, bo śrubokrętem ciężko mi pokręcić. Tak, tu jest albo pęknięte, albo coś jest łączone jakieś. Dobra, bo jeszcze jeden obrót zrobię. O, tutaj, nie wiem, czy to w kamerze będzie widać, ten pierścionek jest coś tutaj pęknięty i nie wiem dlaczego, co i jak się tutaj z nim tak stało. I kwestia teraz to wyrzucić jakoś ten wałek. Chociaż nie, dobra, bo tu jest też pęknięty. No albo mówię, no albo pękło, bo i tu, i tutaj jest szczelina, tak na tym. Tu i tu. Nie wiem, co tam widzicie, bo to trochę ciemno dla kamery może tutaj być. I kwestia teraz, jak to wydobyć. Tutaj trochę może. Pewnie żeby wyszło, to i tak muszę górny wałek wyciągnąć, bo to tutaj koło zębate zachodzi za ten otwór tutaj, aż... A kurde, dobra, jeszcze czekajcie, gdzie to kółko mam, co ściągałem z tej strony, ale to będzie leżeć, tak. No i dupa, widzicie, kurde, tu są, te są inne. O, z tymi to by grało. Że są dwa rodzaje modułów. No, nie pasi tak tutaj jedno w drugie. Nie wejdzie. A na przykład
Gdzie to było? W to też nie wejdzie. Tutaj też jest co innego. Dobra. W to tutaj wchodzi, no bo te tutaj... Dobra. Próbuję to jakoś wywalić. Aha, tu jeszcze widzicie, tak jak Zygmunt, ty mówiłeś, że ten, no słusznie zauważyłeś, że to tutaj jest ten wyłupane. Czekajcie, bo to tak mam spięte do kupy. Ale słuchaj, to trzyma na takiej długości tutaj. I to jest stare jakieś pęknięcie, części od tego nie znalazłem. Tutaj któreś jest, o, tutaj tak samo, ale to wygląda jakby było, tu się kończył odlew, bo tutaj ten odlew tak jakoś dziwacznie wychodzi z tego, inaczej, na niektóre widzisz, te wodziki są takie, nie wiem, jak 1/3 czy 1/4 tej długości tutaj, zresztą to tutaj, jest szlifowane, na ciasno pasowane jedno z drugim, że one tu nie mają możliwości, żeby się jakoś, wiesz, przekręcić, czy tego, że no to tak mówię, no trzyma się na pewno, że tu się na tym no nie było szansy, żeby to się skręciło jakoś, bo mówię, to jest o na takiej długości jedno z drugim tutaj szlifowane. Tutaj widać troszkę jakieś takie zahaczone, ale to jakieś też stare, nieświeże. Ze świeżego to tutaj przypiłowało coś na tej przesuwce. To jest śruba i ten, śruba i co? I wałek pociągowy. Te dwa to są tam takie, mam ABCD przełożenia. To jest właśnie na calowe, na metryczne. I tutaj z tego wychodzi 7-8 kombinacji jest na tym przełożeń. No i później tutaj ten wałek, co taki tam wchodził do tego koła z tyłu, co z gitary prosto idzie, to też było na ten, na calowe albo na metryczne gwinty, że to sobie tak jak było wyciągnięte w pakiet po tego pokleiłem. Chociaż one tu były, ja tylko poprawiłem. Popunktowane wszystkie 1, 2, 3, 4, 5, 6, no i 7 niepunktowany, bo już tam nie ma po co wtedy. Dobra, próbuję tutaj dalej z tym wyjeżdżać. Dobra, jakby człowiek wiedział kolejność i co w którą stronę, to pewnie już bym to wydobył, ale idzie jak krew z nosa. Teraz demontuję prawy górny wałek. Tu musiałem zaślepkę między... Dobra. Teraz sobie tak kłaść, bo to na wałek z powrotem założę. Żeby tu nie zginął z tymi kołami. To jest do przełączania śruba wałek. To podwójne większą średnicą w prawo. A to właśnie. Dobra, gdzieś sobie na zdjęciach zobaczę, ale odwrotnie chyba tak idzie. Tam są tak. Tu są wybite te. Dobra, odłożę to na stół. I zostaną jeszcze dwa wałki do wywalenia, które nie mają chęci się ruszyć. To jest prawy górny wałek. Dobra, to tu muszę leżeć. Wszystko mogę wybić z powrotem w tą stronę, bo musiałem pierścień zegara wyrzucić, żeby łożysko kawałek dalej mi tutaj poszło.
tak nie wyjdzie, bo tutaj koło zęba to będzie trzymać. A to, to też nie wiem jak tutaj się... Aha, może widzicie. Dupa. A, dobra. To koło bym musiał ściągnąć, bo klin przez łożysko nie przejdzie i wtedy tutaj jakimś wałkiem i może cały ten wałek w tą stronę wejdzie. Dobra, mam już odbite jedno łożysko. Na górny lewy wałek to jest to zamknięte. Jeszcze odrobinę i gdzieś tu stanęło, ale jeszcze miejsce mam to. Jeszcze by może ciutkę poszło. To bym jedno koło zębate ściągnął, pod którym jest klin, a klin nie przejdzie przez bieżnię od łożyska. Przebił kawałek. No dobra, teraz widzicie, to by może w tą stronę kawałek przeszło. O ile koła są tylko nasadzane, nie są gdzie na pierścieniach zegara. Zaparło, ale dalej cicho, cicho, bo to jeszcze kawałek by może poszło. Odrobinę chociaż. Aha, tu jest drugi. Pierścień, dobra, to może bym chciał w tą stronę iść. Są dwa łożyska i między łożyskami jest pierścień zegara. Także nie mam prostych szczypiec, kurde, a ty mi to może tak. Te są takie już umęczone, ale wyciągnę.
teraz to mam luźne. To mi też nie wyjdzie, bo tam też jest. Nie wiem, co tutaj ale widać, ręce całe mam usmarowane, ale tu już mi się zaparło łożysko około, a tutaj pod tym śrubokręt, bo to paluchy brudne, pod tym kołem zębatym jest klin. I ten klin znowuż mi w tą stronę nie wejdzie, w to łożysko. Nie wiem, czy tego wałka nie będzie trzeba w tą stronę gdzieś tutaj wałek pociągowy rozłożyć, tylko tutaj nie potrafię tego rozmontować. Nie wiem, no to dekiel odkręciłem, zapadka została. No i nie wiem jak to tam. Chyba, że może też być tak, że cały wałek pociągowy z tamtej strony trzeba odbezpieczyć pod konikiem i wtedy tu wybić są na krzyż, tu i tutaj są dwa kołki, tu i tu wybić te kołki, wałek zbić w tamtą stronę i może to sprzęgło jednokierunkowe takie kłowe jakoś zejdzie. Tutaj mówię, tu mam zaparte już, to mi dalej nie pójdzie, a tu są na jeszcze jedno łożysko zostało, bo jedno wylazło, a jeszcze drugie jest, gdzie te podwójne koło zębate się na tym trzyma. Tego też nie wyciągnę, bo od wewnątrz jest, jak tam jest łożysko, kurczę, tu nic nie będzie widać, tam jest łożysko, w budowę wchodzi, bo już miałem to w tą stronę, wyciągnąłem łożysko, ale na wałku jest też pierścień, żeby sam wałek się tutaj, wiecie, no w tą stronę nie uciekł w gitarze. Chyba sobie już tu dzisiaj daruję. To jest, widzicie, to sprzęgiełko. Co to zrobić tutaj? Sprzęgło może bym w tą stronę zbił, ale to łożyska i tak nie wybije, bo to koło zawadza. Nie wiem, muszę chwilę odsapnąć od tego. Może po południu jeszcze się za to wezmę. No tu praktycznie mam wałek, widzicie, o może na skos. Na skos też nie pójdzie, bo tu stoi. To jest, nie wiem jak tutaj, aha, on jest tutaj dzielony, bo ta część, o patrzcie, czyli tu jest pod łożyskiem dzielone, bo to się kręci z bieżniem łożyska, a ten będzie szedł, o, także jak wałkiem kręcę, to wie, czy nie trzeba będzie tutaj tego sprzęgła zwalić, tej pokrywki, bo górę śrubę zostawię, no bo koło jest eleganckie, ten seger się trzyma dobrze, tu są nawet dwa łożyska, bo jest jeszcze oporowe w poprzek, że no może też wywalę, jak to śruba trochę krzywa, no bo jak ona tutaj dwa razy miała wywrotkę tutaj na suport, na tą skrzynkę właśnie, to też wcale nie jest powiedziane, że to się gdzieś tutaj echem w środku nie odbiło, jak dźwigienki w ten w środek poleciała, to nie na ziemi, tylko na betonie, że twarde lądowanie miała. Jeszcze jakby gdzieś tam
na gruncie, no to dźwignie by się wbiły, czy tutaj korbki, a tak to wszystko tutaj było połamane, pogięte, że było później robione. No dobra. Tyle chyba wiecie na dzisiaj, bo za bardzo umęczony tym jestem. No i ręce pokancerowane, bo to nie da się ukryć tutaj, kurde. Za dużo miejsca nie ma, żeby tutaj sobie na stojąco i jakoś tutaj bez tego manipulować, bez dziwnych jakichś takich wygibasów. Ale to sprzęgiełko tutaj, o, tam jest, tu od tej strony jest łożysko, tu, to nie jest chyba nic pęknięte, ten pierścień by musiał ściągnąć tutaj i wtedy z łożyska to sprzęgiełko w tą stronę wychodzi, tylko ono mi teraz też nie wyjdzie, no ale ono coś jest tutaj za tego. Znaczy jak jeszcze tym wałkiem nie miałem doparte tu, no to coś tak, o, niby kulki są wszystkie, ale ten ruch jest taki skokowy i to bardzo. Dobra, koniec, na razie. Tutaj mam w sumie, lampkę zgaszę tylko i do ładowania podłączę. Tutaj kładę sobie tak jak na razie te wałki w całości. Później będzie trzeba pościągać, żeby do tego koła pasować. Kółka. To kolega mi zadeklarował swoją pomoc. Ja mówię, kurde, no nie wiem, czarna magia, jak to tutaj, kurczę, pomierzyć te moduły, to wszystko. Znaczy, słuchajcie, czytałem książkę, cały rozdział i to chyba kilka razy niektóre rzeczy. Szkoda, że jej tutaj nie mam w domu, leży. No ale to odnośnie tych modułów i w ogóle tam jak te koła zębate się tworzy, czy co to, czy rozmierza, to przyniosę tą książkę tu, albo jak kamerę będę miał w domu, to wam poczytam, bo nie wiem co z czym tam się je. No jak ktoś to napisał, no i to do dzisiaj funkcjonuje, no ale to ja ślusarzem nie jestem. Dobra. Cześć.